Od 2 lat What is Wrestling codziennie produkuje filmy na temat profesjonalnego wrestlingu. Subskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić żadnych naszych produkcji. Cześć, Witolski, bardzo serdecznie. Ja nazywam się Seth Donner z What is Wrestling i panie i panowie, witam w pierwszym odcinku, w którym powiedzmy będę wyrażał swoją opinię na temat danych wydarzeń, na temat czegoś, co się wydarzyło w świecie profesjonalnego wrestlingu, może tego, co ma się wydarzyć, albo nie wiem, podsumuję jakieś plotki. Wielu z was prosiło, aby wreszcie powstawały filmy, gdzie ja osobiście wypowiadam się na dane tematy i szczerze powiedziawszy uchyliłem się, powiedzmy, do tej waszej zachcianki i postanowiłem zrobić coś takiego. Na dany moment planuję, żeby w tygodniu powstawał jeden taki film, czyli teraz na przykład jest jeden, za tydzień drugi, za 2 tygodnie kolejny, jeśli oczywiście będą ciekawe tematy do omówienia. I oczywiście jak zawsze w komentarzach do tego odcinka możecie pisać swoje tematy, które chcecie, abym poruszył na przykład za tydzień. Plus chcę zastrzec sobie prawo, słuchajcie, że jeśli będzie jakiś naprawdę ciekawy temat, gigantyczny temat, kontrowersyjny temat, to powiedzmy uchylę się i nie będę patrzył na to, że odcinki powinny powstawać co tydzień. Ale słuchajcie, koniec gadania i przejdźmy do tematu tego odcinka, którym jest, jak po tytule możecie wywnioskować, Nia Jax. Przez ostatnie tygodnie Nia Jax jest jedną z prawdopodobnie najbardziej hejtowanych osób, które obecnie pracują dla WWE. Wiele osób może się nie zgodzi, wiele osób się zgodzi bądź nie, ale muszę przyznać osobiście, że jest to naprawdę ciekawy temat. Ciekawie się czyta wypowiedzi w internecie, ciekawie się czyta, słucha jakichś, nie wiem, podcastów czy coś na ten temat, bo cała sytuacja jest naprawdę nieśmieszna, ale zabawna. Tak więc, jeśli nie wiecie, prawdopodobnie dlatego, że pewnie nie oglądacie World Wrestling Entertainment, Nia Jax zgarnęła ogromny hit po tym, jak tydzień przed galą Survivor Series wyeliminowała z akcji Becky Lynch. Cała sytuacja wydarzyła się w momencie, kiedy kobiety z dywizji SmackDown zaatakowały kobiety z dywizji Raw podczas ostatniego Monday Night Raw przed Survivor Series. Jak można się domyślić, kobiety z niebieskiego brandu kompletnie zniszczyły kobiety z czerwonego brandu, jednak wydarzyło się coś, co sprawiło, że później cała sytuacja nie wyglądała tak ciekawie. Mianowicie podczas całej walki Nia Jax wykonała dość stiffowe uderzenie prosto w twarz Becky Lynch. Całość, trzeba przyznać, wygląda dość dziwnie, bo gdyby to było uderzenie jakieś zwykłe łokciem, przypadkowe, czy nie wiem, cokolwiek, ale akcja wyglądała tak, że Nia Jax się obróciła, przed nią stoi Becky Lynch i ta jej tak po prostu, jak Tyson i w ogóle. Sytuacja wzbudziła gigantyczny, słuchajcie, wrzątek w internecie. Ludzie zaczęli bronić Nia Jax, chociaż tych było naprawdę garstka. Ludzie zaczęli mocno atakować Nia Jax i tych były miliony tak naprawdę. Nawet nie tyle co nie tyle to dlatego, że zaatakowała Becky Lynch, tylko jak to wszystko wyglądało. Plus oliwy do ognia dodał fakt, że ludzie naprawdę mocno czekali na pojedynek pomiędzy Becky Lynch a Ronda Rousey na Survivor Series Champion kontra Champion. W zamian tego oczywiście dostaliśmy Ronda Rousey kontra Charlotte, które też był całkiem spoko pojedynkiem, jednym z najlepszych podczas Survivor Series, więc gratuluję paniom. Jednak nie zmienia to faktu, że ludzie czekali, gdzie The Man zmierzy się z The Baddest Woman on the Planet. Do tego nie doszło i jeśli wierzyć obecnym plotkom, to ten pojedynek możemy zobaczyć podczas main eventu WrestleMania. Jednak, słuchajcie, nie zabiegajmy tak daleko w przyszłość i podsumujmy całą sytuację, która stworzyła się wokół Nia Jax. A bądźmy szczerzy, sytuacja nie wygląda najlepiej, ponieważ nie był to pierwszy tak poważny botch ze strony Nia Jax. Tak więc, słuchajcie, teraz podam wam kilka przykładów innych boczy Nia Jax, która ona dokonała podczas ostatniego roku w main rosterze. Tak więc cofamy się do gali Backlash Pay-Per-View, gdzie Nia Jax zawalczyła z Alexa Bliss. Tam Nia Jax wykonało dość dziwną akcję, gdzie Alexa Bliss leżała, słuchajcie, na ringu, Nia wzięła za rękę, za nogę i tak przerzuciła przez ring. Tą akcję, słuchajcie, widzimy dość często w walkach, gdzie bardzo duża osoba walczy z bardzo małą osobą, jednak sposób wykonania tej akcji przez Nia Jax był dość drastyczny. Dodatkowo 24 godziny po Backlash Pay-Per-View dowiedzieliśmy się, że Alexa Bliss ma całkiem ciekawą kontuzję barku. Idziemy, słuchajcie, do Monday Night Raw, gdzie Nia Jax zawalczyła z Bayley i wcisnęła Bayley jej barkiem prosto, słuchajcie, w jeden z narożników ringu. Bayley wyleciała poza ring i było widać, że coś jest nie tak. Trzymała się za ramię. Oj, wybaczcie. Trzymała się za ramię. Nie mogła wykonywać akcji, typu na przykład dostała shoulder block, ale
nie zrobiła bamba, jakiego powinna zrobić, olewała kilka akcji. Co zrobiła Nia Jax? Zaczęła jej tą rękę wykręcać. Jakiś czas później Bayley została wyłączona z akcji na kilka tygodni. Kolejna całkiem ciekawa walka, Charlotte Flair kontra Nia Jax. Jednak ta walka była jakiś już czas temu, nie mówimy tutaj o rok w WWE. Ta walka była jakiś czas temu, więc Nia Jax i Charlotte. Nia Jax wynosi Charlotte do Power Slama, prawdopodobnie jednak nie utrzymuje jej i Charlotte z wysokości głowy Nia Jax spada na własną głowę. Jeśli ktoś pomyśli sobie, ej, to się często zdarza, to warto rzucić okiem na zachowanie sędziego, który sam wygląda, jakby Charlotte właśnie złamała sobie kark. Na szczęście w tamtej sytuacji nic dla Charlotte się nie stało, ale jednak duży błąd ze strony Nia Jax. Kolejna całkiem fajna walka, Asuka kontra Nia Jax i sposób wykonania backbreakera przez Nia Jax na Asce. Mianowicie wyniosła ona Askę sobie, tak powiedzmy, pod ramię i chciała wykonać backbreaker na kolano, jednak upuściła Askę ze złej strony, co spowodowało, że Aska po prostu całym swoim ciężarem ciała rąbnęła w ring. Tam oficjalnie żadnych informacji nie było na temat kontuzji, ale po tej walce Aska nie walczyła przez ponad 4 tygodnie. I szczerze powiedziawszy, gdybym chciał przeszukać cały internet, znalazłbym jeszcze więcej ciekawych rzeczy na temat tego, co Nia Jax tak naprawdę zwaliła w ringu WWE. Ale na tym się powstrzymajmy, ponieważ już podsumowując to, co teraz powiedzieliśmy, można było naprawdę sprawić duże problemy dla Nia Jax. Jednak są, słuchajcie, jeszcze dwie sprawy, które chcę poruszyć w związku z jej postacią. Mianowicie wczoraj, albo w zależności kiedy oglądacie ten film, wczoraj od dnia publikacji tego filmu, mąż Ember Moon, też wrestler, napisał na swoim Twitterze, że nie chce, aby ten nieprofesjonalny botcher walczył z moją żoną. Warto dodać, słuchajcie, że mąż Ember Moon też jest wrestlerem, czyli wie, na czym to wszystko polega, wie, że bocze się zdarzają i wie, że to jest mocny sport kontaktowy. Jednak swoją frustrację jednak postanowił, powiedzmy, wyrzucić na Twitterze. Oczywiście tego tweeta wykasował bardzo szybko, ponieważ spadła na niego fala hejtów za to, że się nie powinien wypowiadać na takie tematy, ale no wiadomo, co było w internecie, pozostanie w internecie. I słuchajcie, ostatnią rzeczą, którą chcę przytoczyć, jest wypowiedź Sasha Banks w jednym z wywiadów dla jakiejś telewizji. Jeśli znajdę, dla jakiej telewizji, to widzicie to na ekranie, prawdopodobnie nie, ale jak wszyscy doskonale wiemy, wrestlerzy raczej unikają wypowiadania się w zły sposób na temat osób, z którymi pracują. Jednak Sasha Banks postanowiła zrobić kompletnie inaczej. W jednym z wywiadów wprost powiedziała, że Nia Jax jest nieprofesjonalna, jest niebezpieczna i nie obchodzi ją absolutnie nikt w ringu poza nią. I też chcę dodać, nie jestem pewny, ale prawdopodobnie ten wywiad miał miejsce przed tym, jak Nia Jax kontuzjowała Becky Lynch. Tak więc pytanie teraz nasze podstawowe brzmi, czy WWE powinno rozważyć usunięcie Nia Jax ze swojej federacji? I tu pojawia się kolejny problem, bo jest ona z rodziny Samoańczyków. God damn it, a Samoańczycy są ciężcy do pozbycia się z federacji. Wiemy to z historii wiele razy. I oczywiście jej największą kotwicą do tego, aby zostać w WWE, jest The Rock, który jest jej kuzynem. Bo wszyscy Samoańczycy są swoimi kuzynami. Prawie wszyscy. Jednak słuchajcie, pojawiły się w internecie głosy, że Nia Jax nie powinna zostać zwolniona z WWE, bo jest nadal dobrze rozwinięta technicznie jak na swoje gabaryty i też potrafi coś tam w walce pokazać. Ale powinna być przynajmniej cofnięta do Performers Center WWE. I tu pojawia się pytanie, czy naprawdę chcemy, aby Nia Jax została zwolniona? Przypomnijmy sobie okres WrestleMania 34, kiedy WWE zrobiło bardzo, bardzo dziwny program pomiędzy Nia Jax a Alexa Bliss i Mickie James. Tam WWE postanowiło zbudować te bullying story, gdzie Alexa Bliss i Mickie James non-stop obrażały Nia Jax. Na WrestleMania Nia Jax zdobyła Raw Women's Championship i absolutnie wszyscy byliśmy happy. Nie byliście? No i coś mi się nie wydaje, bo reakcja na Nia Jax na Raw po WrestleMania była po prostu gigantyczna. I słuchajcie, do tych, którzy nadal będą pisać, że Nia Jax powinna zostać zwolniona z WWE. To jest wasze zdanie, macie do niego prawo, jednak czasami trzeba się bardziej nad tym wszystkim zastanowić. Nia Jax jest dobrym performerem. To, że popełnia wiele błędów, to jest tylko i wyłącznie problem WWE, ponieważ taką osobę wpuszczają na ringu przed taką publicznością. Cofnijmy ją na pół roku do, nie może NXT, ale Performer Center. Niech się poduczy, niech zrozumie, że musi dbać o osobę, z którą walczył, ile dziwnie to nie brzmi. Ale tak drastyczna metoda jak zwolnienie raczej tutaj nie powinno przejść
nawet przez myśl dla WWE. Szczególnie, że na najbliższym pay-per-view TLC Nia Jax zawalczy z Ronda Rousey o Raw Women's Championship, więc Nia Jax nawet nie została ukarana za swoje błędy. I to, słuchajcie, byłoby na tyle. Jeśli chcecie, abym jeszcze poruszył jakieś tematy, tylko błagam, nie kiedy powróci The Shield czy CM Punk, dajcie mi znać w komentarzach. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Odwiedźcie moje prywatne social media, na przykład na Facebooku Seth Donner, gdzie też publikuję wiele ciekawych rzeczy. I oczywiście sprawdźcie social media What is Wrestling, tak jak Facebook czy Instagram, gdzie znajdziecie masę ciekawych rzeczy ze świata profesjonalnego wrestlingu. Tak więc, panie i panowie, ja nazywam się Seth Donner z What is Wrestling. Dziękuję wam bardzo za uwagę i słyszymy się pewnie już wkrótce.